Witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku opowiem o soft startach, czyli tak zwanych urządzeniach miękkiego startu. Zapraszam. A więc czym jest w zasadzie soft start? Jest to urządzenie ograniczające napięcie na starcie silnika po to, aby ten rozruch był łagodniejszy i żeby następował stopniowo, żeby od razu nie załączyć silnika na pełne obroty, tylko żeby ten rozruch czy też zatrzymanie silnika następowało pomału. Dlaczego takie coś się stosuje, dlaczego takie coś się robi? No, z wielu względów. Wyobraźmy sobie, że mamy do czynienia na przykład z dużymi wentylatorami, gdzie napędzane są paskami i ten wentylator musi się rozpędzić najpierw, załączając silnik prosto z linii zasilającej, prosto z gniazda, po prostu przez zwykły, tak jak to robiliśmy, kontaktor, przez stycznik za pomocą włącznika włącz-wyłącz. Ten silnik bardzo szybko chciałby nabrać tej prędkości obrotowej nominalnej, co powodowałoby na przykład przypalenie pasów, duże obciążenia na łożyskach, duże obciążenia na innych częściach maszyny, czy też nawet na samych tych śmigłach wentylatora. Powiedzmy, inne urządzenie, zagęszczarki, czy jakieś miksery, czy jakieś duże młyny, gdzie te wały i te same urządzenia tnące, te noże, naprawdę mają dużą masę i trzeba rozpędzić je pomału. W innym przypadku będzie dochodziło do uszkodzeń mechanicznych. Będzie to powodowało też tak zwane prądy udarowe w silnikach, co pomału będzie po prostu niszczyć silnik, dlatego że występuje tam bardzo duży prąd rozruchowy. To prądy rozruchowe, które są dostarczane na sam start silnika, aby ten silnik doprowadzić właśnie do prędkości nominalnej, no, co powoduje też uszkodzenie na przykład łańcuchów, klinów na wałkach, czy też samych łożysk. Mogą być stosowane również na przykład do przenośników taśmowych. Wyobraźmy sobie, że taki przenośnik taśmowy startuje naprawdę w krótkim czasie, co powoduje takie zerwanie taśmy, a powiedzmy mamy jakieś delikatne, wysokie pakunki, czy też jakieś przedmioty na tej taśmie i powodowałoby to przewrócenie się, na najprostszy sposób mówiąc, tych wszystkich produktów na taśmie. Także też wymagany jest tam powolny start. Inną aplikacją są na przykład pompy ciśnieniowe do różnych płynów. Gwałtowny wzrost ciśnienia mógłby uszkadzać różne elementy, mógłby doprowadzać na przykład do rozerwania zbiorników ciśnieniowych, mogłoby też dochodzić na przykład do gdzieś upływów jakiegoś płynu, dlatego że nie zdążyłyby się na przykład zamknąć zawory jednostronne czy jakieś zawory bezpieczeństwa. Następną kwestią jest obciążenie samej sieci. Taki nagły start silnika powoduje bardzo duży pobór prądu, co wiąże się również z zapotrzebowaniem energii w przyłączach energetycznych. Powodowałoby to również nagrzewanie się przewodów, dlatego że duży prąd płynący w przewodach powodowałby nagrzewanie ich i nawet przypalenia. Na różnych innych, na przykład stycznikach, powodowało na przykład by przypalenie styków lub też przeciążenie innych urządzeń. Także takie soft starty znajdują dosyć duże zastosowanie i cały czas jeszcze w przemyśle są używane. Jest też oczywiście to, o czym mówiłem już w kilku poprzednich odcinkach, możliwość zastosowania takiego powolnego startu trochę na innej zasadzie, dlatego że przez regulowanie częstotliwości, ale właśnie przez zastosowanie przemiennika częstotliwości, tak zwanego falownika. O tym właśnie już było w poprzednich kilku odcinkach i faktem często teraz zamiast soft startów stosuje się po prostu falowniki, gdzie można tam po prostu regulować silnik w dużo dokładniejszy sposób. Można zaprogramować różne właśnie te czasy, czy też częstotliwości tych rozruchów i zatrzymań. No i do tego jeszcze, wiadomo, mamy dużo innych parametrów, gdzie możemy kontrolować, także soft starty mogą być zastąpione przez falownik, ale cały czas są używane, dlatego że są dużo tańsze. A więc może przyjrzyjmy się parametrom, jak to robimy w każdym urządzeniu. Jak widać, jest to urządzenie
do częstotliwości 50-60 Hz. Jest to urządzenie trójfazowe na napięcie 400 V i możemy maksymalnie kontrolować silnik o mocy 3 kW. Tutaj jeszcze mamy jakieś wyjściowe przekaźniki, jakie możemy prądy przepuścić przy 250 V prądu przemiennego 2 A, przy 30 V prądu stałego również 2 A. Na samym softstarcie mamy tutaj akurat w tym modelu, bo to jest dosyć prosty model, jeden z najprostszych, mamy trzy pokrętła, gdzie możemy sterować czas rozruchu, kiedy osiągnie właśnie ten silnik pełne napięcie. Tu możemy podać początkowe napięcie, czyli takie napięcie, które ten softstart poda na samym początku, aby ten silnik w ogóle ruszył, dlatego że przy niektórych aplikacjach mogłoby być one za niskie i dlatego silnik po prostu nie ruszyłby do pewnej wartości napięcia. Dlatego ustawia się te początkowe napięcie tak, aby ten silnik od razu zaczął się obracać. No i oczywiście trzecie ustawienie to jest czas zatrzymania. Tutaj mamy styki przekaźnika, tutaj mamy wejścia też, kiedy ten soft start w ogóle ma zacząć działać. Za chwilę rozbierzemy ten soft start, zobaczymy w ogóle, co tam się znajduje w środku, ale może najpierw rozrysuję, jak to faktycznie działa. Tutaj mam sinusoidę prądu przemiennego. Jak możemy ograniczyć napięcie właśnie przez soft start? Możemy za pomocą triaków, a triak to jest połączenie dwóch tyrystorów. Tyrystor znowuż to jest kontrolowana dioda. To jest dioda, którą można załączać i wyłączać poprzez właśnie podanie sygnału na pin sterujący. Możemy załączyć to napięcie w tym miejscu i całe to pole właśnie będzie, będą te tyrystory włączone. Później znowu tyrystor wyłącza się w punkcie przejścia przez zero i możemy tą drugą część sinusoidy załączyć w tym miejscu. Co to nam daje? Mieliśmy też już o RMS, czyli wartości skutecznej napięcia. Jeżeli obetniemy tą sinusoidę w pewnym miejscu, to oczywiście te RMS będzie dużo niższe, czyli napięcie wyjściowe będzie dużo niższe. Później stopniowo możemy załączać te tyrystory już trochę dłużej i oczywiście uzyskamy już tą wartość napięcia RMS dużo wyższą i tak dalej, będziemy załączać je coraz dłużej, na coraz dłuższy czas, aż w końcu tyrystory zostaną włączone na, w zasadzie na stałe i osiągniemy pełną wartość napięcia i wtedy silnik osiągnie pełną nominalną prędkość obrotową. Uproszczony schemat takiego soft startu to zasilanie trzech faz L1, L2 i L3. Tutaj znowu mamy te pary tyrystorów podłączone przeciwstawnie i tu już będziemy mieli wyjście na silnik elektryczny. Oczywiście tutaj musi być jakiś układ sterujący tymi tyrostorami. Do tego układu sterującego musimy podłączyć tutaj jakieś zasilanie, czyli musi tu być jakaś przetwornica Power Supply Unit, który zasili oczywiście ten cały układ. No i zapewne przydałby się jeszcze w jakichś lepszych soft startach feedback, czyli informacja zwrotna właśnie, co tutaj na wyjściu się dzieje i jak to napięcie przebiega, czyli podłączymy jeszcze tutaj trzy przewody, tak aby ten kontroler wiedział, jakie napięcie występuje za tym układem. I to jest w zasadzie najprostszy układ właśnie soft startu. Często stosuje się również, nawet nie wiem, czy właśnie w tym soft starcie jest to zastosowane, zaraz się przekonamy, przekaźniki omijające te tyrystory. Dlatego, że jeżeli osiągniemy już pełną wartość tej prędkości i tyrystory w zasadzie musiały być załączone cały czas.
Tyrystory są to komponenty półprzewodnikowe, a na komponentach półprzewodnikowych, no jak widać na samych diodach, występuje spadek napięcia. Jeżeli występuje spadek napięcia, to wydziela się również ciepło. Aby to zredukować, właśnie w dużych, o dużych mocach soft startach stosuje się właśnie przekaźniki, aby po osiągnięciu tej pełnej prędkości nominalnej załączyć po prostu przekaźnika i jak gdyby ominąć te komponenty półprzewodnikowe. Tutaj mam wyjętą płytkę już z obudowy. Jak widać, tutaj są trzy potencjometry do regulowania tych parametrów. Tutaj znajduje się transformator do zamiany tego napięcia wejściowego na jakieś niższe napięcia do sterowania właśnie tym układem całym kontrolującym pracę tych tyrystorów. No i tutaj nie zobaczymy tego pewnie pod tym radiatorem. Znajduje się cały taki zestaw w jednej obudowie. Pokazywałem to już przy filmie o falownikach, właśnie jak wygląda taki cały zespół diod, czy też tranzystorów, może być akurat, no nie w tym przypadku, ale może być to również zespół tranzystorów. Jest to w jednej obudowie taki cały moduł. Tutaj też z drugiej strony widać oddzielenie tej części niskiego napięcia od tych części właśnie wysokiego napięcia. Także taka płytka dość nieskomplikowana, że tak powiem, właśnie steruje tym napięciem zasilającym silnik. Softstarty mogą być sterowane również bezpośrednio przez podanie tutaj jakichś sygnałów cyfrowych na wejścia. Może być również sterowany za pomocą sterownika PLC i wtedy łączy się na przykład takie softstarty przy pomocy kabla Ethernet i poprzez komunikację, transmisję danych właśnie można regulować pracę tego softstartu, dlatego że może ona się zmieniać w zależności od różnych innych parametrów. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.